Mariusz Olkiewicz, IndyKHP.pl, jesteśmy po gali KSW 44, a jest z nami jeden z bohaterów tego wydarzenia, Martin Zawada. Witam serdecznie. Witam, cześć, cześć. Zadowolony, niezadowolony, co? Pewnie nie tak to miało wyglądać. A wiesz co, ja ci powiem serio, ja dzisiaj wszystko dałem, w moich możliwościach. Nie dużo ludzi wie, ja nie żyję z tego sportu. Ja rano w snikier wstaję o 4, idę do pracy, trenuję raz. Miał jest światowa klasa, trenuję 2-3 razy, żyję z tego sportu. U nas w Niemczech nie ma tak, że żyją wszyscy sportu. Zrobiłem wszystko w tych 6 tygodniach od walki, co się dowiedziałem. Dałem wszystko w walce. Mio to zrobił w swoim stylu, wykluczył mi 2 razy rękę, nie mogłem wyjść. Ciosy nic nie były, takie tragedii nie było, ale nie wyszłem, sędzia przerwał, takie są reguły i przegrałem, no tak jest. No, Michał mówił nam w wywiadzie przed walką, że będzie gotowy na wymianę ciosów, no ale wszyscy się spodziewali, że jak poczuje zagrożenie, to będzie schodził do płaszczyzny, w której czuje się zdecydowanie lepiej. No tak, raz go trafiłem, spadł tam, ale nie wiem, bo inni mówią, mogłeś iść za tym, ale wiesz, Mio jest dobry w parterze, w pierwszej rundzie nie chciałem iść tam prosto za ciosem. Wiesz, teraz możesz mówić, a bym mógł iść, albo nie. Taktyka była w sójce, go fajnie trafić. Dobrze się ruszał, dobre obalenie. Ja nie wyobroniłem, nie wyszłem. No. Taka jest walka, no. Wygrał Michał, dzisiaj był lepszy. Gratulacje dla Materli. Daliście bardzo dobrą walkę na bardzo dobrej gali, bo naprawdę gala wyśmienita. Pierwsze dwie walki w 3 minuty zajęły łącznie. Chciałbym zapytać Ciebie w takim razie o kolegów. Leo Żulicz, odklepana skrętówka, Rajewski zaskoczył. Ja bym przekonany, że to zawodnik stójkowy, a tu jednak parter nie jest mu obcy, jak widać. No tak, Rajewski zrobił surprise, bo go Mateusz Gamrot nauczył tej techniki. No tak, taka jest walka, wiesz, w pierwszej rundzie Leo poszedł do parteru, normalnie stójkowy, czy go złapał za nogę i ten hiluk, to jest bardzo niebezpieczna sprawa, wiesz, w pierwszej rundzie nie poci się jeszcze tak, on ma jeszcze bandaże, no i wiesz, mu poszło tam coś już, wyszedł raz, a potem drugi raz odpotął, no, Erko miał ciężką walkę, jedną rundę, ale pokazał serce i wygrał, nie? I jesteś zadowolony z niego, z tego występu? Tak, no mówiłem, przyszedł do walki i pokazał mi też dzisiaj, że popatrzyłem, że walczy, no co, ten go raz trafił, prawie był na deskach, wstanął, wrócił i go znokotował. Fajna walka dla kibiców, no, taki sport i cieszę się, Torres dobrą walkę słyszałem, nie wyjdziemy i dał, no i ja z Michałem dobrą walkę, dałem 2-2 dla UFD, jest okej, możemy, starczą jechać do Niemiec. Natomiast pewne jest to, że no po takich walkach, jakie dajesz dla organizacji KSW, jesteś nadal na pewno tu mile widziany. Rozumiem, że jak będą kolejne oferty, zawsze podejmiesz rękawice. No tak, ale wiesz, ja już mam teraz 35 lat w tym roku. To była taka walka, wiesz, już high level, co-main event z Michałem Materlą. To było coś i teraz ja pracuję, nie żyję tego sportu i teraz muszę się zastanowić i naprawdę zastanowić, czy wiesz, to jeszcze jest warte wszystko. Zobaczymy, z teamem pogadamy, ale ja bym się nie zdziwił, jak to by była moja ostatnia walka u góry, wiesz, na topowej lidze i tak można też zakończyć karierę, bo ja mówię w wywiadach, ja z tego nie żyję, dla mnie jest ciężko, ja nie chcę walczyć z zawodnikami łatwymi, ja lubię wyzwania, ale do wyzwania trzeba mieć czas, trzeba mieć przygotowania, trzeba mieć, wiesz, to wszystko, te oparcie, co chłopacy mają, tak jak Materla, Mamet, Pudzian, Bedorf, ja tego nie mam, ale mogę być zadowolony z tego, co osiągłem. Bardzo dziękuję bardzo i namawiam jednak, żebyś nie kończył kariery i został z nami. No zobaczymy, dziękuję wam, że jesteście i pozdrawiam wszystkich fanów i kibicujcie nam. Dzięki wielkie. Dzięki.